Jestem bardzo szczęśliwy. Dlaczego? Nie, dlaczego? To wygrałem. To było najważniejsze. Ja później pomagałem na drużynę z 3 bramki. Ja zawsze wiedziałem, kiedy wygramy, kiedy przegramy. To oni są moi kolegi, oni są moja rodzina. No, jestem tutaj na stadion, nie wiem ile godziny każdy dzień, ale dużo. Jesteśmy razem każdy dzień i Ja wiedzę z moim partnerem. Praca chyba nie zmieniła się jakoś, nie macie relaksu, tylko pracujecie dalej? Nie, relaks nie ma, na piłkę nożną. No, wygrasz jeden mecz, jesteś super, przegrasz jeden i jesteś najgorzej, jeszcze raz. No, co musimy grać dalej, musimy pracę, trenować ciężko, jak robimy. Przed Piasta dał mi wszystko, jak mam. No. Jestem, jak się nazywa to, sportowo szczęśliwy. Piast dał do mnie wszystko. No, nie miałem nic, dobra, grałem w Hiszpanii, ale nie byłem zadowolony, kiedy grałem tutaj. Nie wiem, od pierwszej dzień jestem mega zadowolony, mega. I to jest to później, kiedy gram na... Nie wiem, kiedy gramy na wieżę, lubię, no, dlaczego jest moja praca, ale kiedy gramy w Oksie, to jest specjalne dla mnie. Kiedy chodzę na wojsko, pierwszy jestem szczęśliwy, dlaczego robi, ja myślę, najlepsza praca. Dla mnie piłka nożna jest najlepsza praca, no, cały świat. Ale nie wiem, kiedy chodzi na wojsko i tutaj, na Oksie, to jest... Ja uczucie, nie wiem, bardzo, bardzo dobre. No. Jak jestem zmęczony, słucham na trybunę, słucham na nasze kibice i to jest energia, no. Zawsze potrzebujemy energię i oni będą tam dla nas. No, kibice, jak zawsze, no. Oni ten tydzień są zadowolone. Dlaczego wygrałem ostatni mecz, no, ale zawsze są z nami. Ale zawsze mówię tak samo, no, nie jesteśmy duzi, jesteśmy małe, ale jesteśmy bardzo, bardzo dobrze, no. Mamy super kibice, ja jestem bardzo zadowolony z nim i nic u nas, musimy być wszyscy razem i jak będziemy razem, to będziemy robić dobre rzeczy. Kibice zawsze dopingują i my tylko musimy grać dobre, musimy walczyć i musimy wygrać. Dobre, jak kiedyś grać dobre, walczysz i nie wygrasz, to jest piłka nożna, no. Ale kiedy walczysz do końca, kibice też są zadowolone. Siania zawsze jest dobre, no, ale kiedy przegrasz mecz, później jest na sianie jest dobra atmosfera, ale taki smutna atmosfera. Ale teraz jest troszeczkę lepsza, no, teraz wszyscy są zadowolone, ale jeszcze raz, musimy wygrać następny. To jest najważniejsze. Treningi, które mamy, są na początek tydzień zawsze są ciężkie, no. Ty czujesz się teraz jak gwiazda po tych 3 mapkach? Nie czuję jak Gerard Badia. Każdy dzień jestem tak samo, no. Jestem normalny chłopak i... Normalny chłopak to chcieli od 3 bramki ostatnie mecz, ale tylko to. Ja zawsze jestem tak samo, no. Ja pracuję każdy dzień, pracuję ciężko każdy dzień i nic, ale ja czuję dobre piłkarz, ale też bliżej moi kolegi tam na Szania, a wszyscy są zajebiście, no. Bardzo zadowolony, to jest prawda, bardzo zadowolony. Dla mnie, dla moja rodzina też. Po meczu dzwoniłem pierwszy moja żona, później tato, mamo. Oni też byli bardzo zadowolone. Ale później wracałem do domu i czekała moja córka i to jest
dla mnie to było najlepsze. No, ona kiedy wygramy, kiedy przegramy, ona jest zawsze jest zadowolona. No. I ja dobra, na stadion może być, byłem Gerard Badia, piłkarz, ale do domu byłem Gerard Badia, tato. No. Myślisz swoje dziecko do przedszkola w Polsce? Do żłobka? Czekam na następny sezon, zobaczymy co będziemy robić i później będziemy decydować. Ale jak zostajemy tutaj w Polsce, na pewno ona będzie gadać po polsku. Nie wiem, jest emocja. Kiedy idę do Gliwic na spacer, kibice, ludzie ze mną są wszystkie miłe, mm-hmm. Wszystkie są miłe, no. Dla mnie i moja rodzina też. No. Ja mam nadzieję, że będziesz się pamiętać Gerard Badia i... Na pewno będzie wrócić tutaj, no. To jest, ja zawsze mówię tak samo, no. To jest mój drugi dom i zawsze będzie wracać tutaj. A gdzie będziesz mieszkał? Hiszpania. Zimno? Nie, ja lubię pogodę tutaj. Wolisz strzelać czy podawać? Strzelać. Nie liczysz asyst? No, ten sezon mały asysty mam. Ale mam asysty tutaj piasta. Gram na ataku, ale też na obronie, no. Dlaczego biegamy dużo? No, na ataku do obrony, ale to jest praca. Czyli lubisz sobie pobiegać też czasem? Tak, lubię. Dobrze. Jesteś lepszym piłkarzem niż jak przyjechałeś tutaj do Gliwic 3 lata temu? Tak. W jakich aspektach? Teraz czuję lepiej z moja głowa. Nie jestem taki... Myślę, że pierwszy sezon byłem więcej nerwowy niż teraz. Teraz jestem więc spokojny. Moje decyzje są lepiej. Jak robię jeden błąd, od razu kasuję. I myśli na następną akcję. I mam więcej pewności siebie. I tyle. Rodzina, że masz dziecko, że masz żonę i to nie ma wpływu na to. Tak, może być, no. Może być, dlatego... Jak masz rodzinę, musisz być odpowiedzialny. I to może być później, dlatego to gram troszeczkę lepiej, no. Albo czuję lepiej. Ale to jest normalne, no kiedy masz 23-22 lata, jesteś młody, jesteś bardziej nerwowy, ale kiedy jesteś troszeczkę stary, później głowa jest zbalansowana, kiedy jesteś troszeczkę starszy. Tak, ale ciało się starzeje. Ale ciało musisz pracować, jak robisz dobra praca, ciało da radę. Ile masz lat teraz? 27. Właśnie. To jeszcze najlepszy wiek na piłkarza cię czeka. Tak, wszystkim mówi to, no. Od 25 do 31, 32 jest najlepszy moment, no. I to jest, ja myślę, że to jest prawda. To jest praca, to jest tylko praca. Dobra, tylko jeżeli ja myślę, jeden zawodnik na świecie, to ma taki talent i on może nie potrzebuje pracować taki jak reszta, no jest Messi. Ale reszta musimy pracować dużo. Dużo kolega dzwonił do mnie, no. Jak się gra Polska? Jak się gra Gliwice? Ja zawsze, dobra, jak masz szansę, chodź tutaj, podpisz kontrakt, ale nie myślisz. Teraz ten moment, dobra, jak grasz pierwsza Liga Hiszpania, to jest inny poziom. Ale jak masz taki minimalny szans, chodź tutaj. Tutaj jest bardzo dobra liga, bardzo dobry kraj. I będziesz bić zadowolony.